Jest mały! Musimy położyć Camerona do łóżka. Już wiem! Wykorzystajmy jego nos. Cameron zawsze podąża za pysznym zapachem, pamiętacie? Ciasteczka! Super go to prędkość! Ciasteczka! Mam cię! Teraz będziesz moją marionetką. Nie! On jest mój! Cameron? Nie! Złapałam! Co? Nie! To mój tort! Nie zaczął nas gonić. Chyba wie, kiedy odpuścić. Ryzykowałeś tortem Gexona. Ale go mamy! I te wspaniałe balony Mistrza Fanga. Nie słuchasz mnie! Ja lubię moje jaszczurki! Tak ci się tylko wydaje. Zobaczysz, jak fajnie będą wyglądać. To wspaniały tort Mistrza Fanga! Chciałem mieć ten tort jaszczurkę, ale zostałem z tym brzydkim czymś. No chyba, że chcesz się zamienić. Nigdy! Hej! No jasne! Nie, tort Mistrza Fanga! Tak, ten tort jest ekstra! Naprawdę ekstra! Szczególnie, gdy naciśniesz tutaj. A? Co się tu dzieje? Oj, bo to nie jest zwyczajny tort. To klejący tort przyklejaczowo unieruchamiający! Klejący tort przyklejaczowo unieruchamiający? Tak! Kiedy wszystkie lampki zapalą się na niebiesko, to bita śmietana będzie wszędzie. I gdy ktoś spróbuje ją wyczyścić, to zostanie przyklejaczowo unieruchomiony. Nauczycie się, że nie psuje mi się przyjęć. Jeśli wszyscy utkną, to nikt nie przyjdzie na przyjęcie urodzinowe Gexona. Wybacz, Gexon, to wszystko moja wina. Być może popełniłem błąd, ale teraz mam pomysł. Czas być bohaterem. Czas zdmuchnąć moją świeczkę. Co to ma być za hałas? Pamiętajcie, pierwszy w środku wygrywa. Wygrałem! Co te pidżakluski kombinują? Chwila, czy to jest jakaś kolejna gra? Dalej, jeszcze jedna rundka. Na śliskie śledzie. Co to się... Gexon! Widzę, że zieloniasty poznał smak mojego zamrażacza. Nikt nie wejdzie do mojej nowej kryjówki. I już nikt nigdy nie odbierze mi księżycowej figurki. Ponieważ jest moja! 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 Ha! Wcale się nią nie nacieszysz. Słuchaj, Luno, wygrałaś. Figurka jest twoja. Idziemy. Wiedziałam, że w końcu się opamiętacie. Co z Gexonem? Uwolnimy go i odzyskamy też moją figurkę. Musisz zbiec schodami pożarowymi, a potem wrócić na górę klatką schodową i wyjść tymi drzwiami. Oby to zadziałało! Leć, kotboj, teraz! To już koniec, Luno! Kotboj! Wiecie co? Chyba zieloniastego i kotę
Księżniczka też umieszczę w mojej kryjówce. Będą ślicznymi figurkami. Co teraz? Sovello bez kolegów. Może ty też chcesz zostać u mnie jakimś meblem? Czas być bohaterem, chyba. Okej, teraz naprawdę ci ją daję. Księżycowa figurka jest twoja. Tylko wypuść Geksona i Kotboja. Naprawdę mi ją podarujesz? Tak na zawsze? Tak, masz ją na zawsze. A teraz puścisz moich przyjaciół? Nie! Nie? Ale... Co? Zapomniałaś, że jestem zła? A teraz uzupełnię moją kolekcję pijamerso figurek! Sovello! Super Savi Wiatr! Pomóż nam, Kotboj! Duszę się! Pomocy! Nie! Koniec przerwy! Czas ruszyć w nowe miejsce! Nie mogę biec za nocnym ninją i ratować Sovello i Geksona! Wykiwał mnie! Sovello miała rację. Złość tu nie pomaga. Szczególnie złość na własnych przyjaciół. Czas być bohaterem. I to na spokojnie jak mistrz Fang. Ups, nie tędy. Na tańczący tańczyk! Pomóż nam w końcu! Prosimy, Kotboj! Dalej, uwolnij nas już! No dobrze. Czas przyspieszyć. Super Koto prędkość! Kotboj uspokaja się i wykonuje plan ratowania swoich przyjaciół. Uważaj! Już w porządku. Kotboj wrócił. Jest spokojny i opanowany, tak jak mistrz Fang. Super Koto prędkość! Ostatni przystanek dla pasażerów. To była super jazda. Dzięki za ratunek. Bardzo proszę i przepraszam, że się na was wcześniej złościłem. To było bardzo niegrzeczne. W porządku. Wrócił prawdziwy Kotboj. Dziękuję i wpadłem na pomysł. Może jeśli nocny ninja i jego ninja ludki się zezłoszczą, to też się pomylą. Dalej, pijamersi! Kocie, czas na wizytę. Przestań, rozbijasz się! Chyba, że to kolejny trik. Oczywiście! Sovello! Spokojnie, nic mi nie jest. Głos tylko jednego pijamersa już mi się znudził. Czas zdobyć je wszystkie! O nie, tracę mój głos. Chcę mieć wszystkie głosy. Czy to znaczy, że geniusz Romeo ma głosy nas wszystkich? To dlatego, że jest wspaniały. Ale my nie. Bez naszych głosów nigdy nie wymyślimy razem planu, jak będzie można go pokonać. A wszystko przez to, że Gekson nie odzyskał głosu, kiedy miał okazję. R-O-M-E-O! Romeo! O, słucham, Gekson? Oj, wydaje ci się, że możesz zostać bohaterem? Nie sądzę, ty zieloniasty gadzie! Wyobraźcie sobie, co będę mógł zrobić dzięki tym głosom! I cała wina spadnie na pijamersów! Oj, to nawet bardziej genialne niż sądziłem. He? Czemu się zatrzymuje? Może coś się dzieje z silnikiem? Kwiatki? Nie mamy żadnych. To nie problem. Super Kot prędkość! Nie ważcie się wytykać mnie palcem. Miałyście robić to, co wam każę. Jak łamcie ich.
Dobra, Pidża Mercy, przyszedł czas zabrać motyle do domu. Delikatnie. Cześć, motylki. Chcecie lecieć razem ze mną? Polećmy tędy. Patrzcie na moje kolory, motylki. Chodźcie, chętnie wam pokażę. Co? To właśnie lubicie? Tak, Milusio? Dokładnie tak, Luno. I ja też zamierzam tak robić. Bardzo was przepraszam za wcześniej, motylki, ale przyniosłem wam tyle kwiatów, ile znalazłem. Macie, lećcie proszę z nami. Świetnie! Wspaniale, motylki! Dziękuję! Co? Mój Luno Magnes się zaciął? Stop! Motyle! Nie lećcie z nimi! Ćmy? Gdzie jesteście, ćmy? Na co wy czekacie, ćmajdy? Łapcie ich! Rozkazałam wam! Bezużyteczne robale! O! Hej, ćmy! Też z nami lecicie? Bardzo byśmy chcieli! Tak! Obiecuję, że będę dla was miły! Nie! 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 Teraz już nikt mi nie będzie pomagał! To takie niesprawiedliwe! Hej! Normalnie prawie zrobiło mi się jej żal! Napędzące lodowe pipiórka! Dwie małe pidża kluski na drodze sobie leżą. Dwie małe pidża kluski nic więcej nie powiedzą. Gregson, mam już plan! Czekaj, ja mam lepszy plan! Na żarłoczne żaby! Wygralibyśmy, gdybym wcześniej zawalczył o mój plan i użył moich własnych supermocy. Czas być bohaterem! Super Gecko Chwyt! Wykonajmy mój plan! Wy możecie mi w tym pomóc, rozbijając jak najwięcej lodu na torze Romea. Gotowi na lodowy bilard? Hej! Plan Gecksona może zadziałać! Chodźmy! Rozbijmy nieco lodu! Te pidża kluski właśnie rozbijają mój piękny lodowy tor! Przez was mogę jechać tylko prosto! A teraz Romeo zobaczy, jak należy poruszać się na lodzie! Super Gecko Chwyt! Ha! Dzięki Super Gecko Chwytowi jestem lepszy na lodzie od ciebie! Życiu! Mój nowy wynalazek jest genialny! Tak! Więc nie ma mowy, żeby któreś z was, wy nieznośne pidża śledzie, mnie pokonało! Zobaczymy! Dalej, Gecson! Nie dogonisz mnie! Super Gecko Siła! Romeo! Niegrzeczna Luno! Mój ogon utknął! Nigdy! Jeśli ja nie mogę iść na koncert Jaydena Houstona, to nikt nie pójdzie! Mikrofon piękny tak! Idziesz, zrobię wszystkim spać! Szybko! Trzeba łamać Lunę! Zaczekajcie!
się! Musicie mi pomóc z ogonem! Chcę ten bilet! Pomogę ci! Ale ja też go chcę! Super Gecko siła! Wszystko gra, Sovello? Tak. Super. To kto z was pomoże mi złapać teraz Lunę? Słyszysz coś, Kotboj? Może ptaszek powiedział ci, komu powinieneś podarować dodatkowy bilet? To trudny wybór. Wiecie, wszyscy się przyjaźnimy. A co to? Super! Przecież to twoja figurka błyskawicy! O! Szukałam jej od bardzo dawna, ale możesz ją sobie wziąć, jeśli tylko chcesz. Dzięki! Jest super fajny! O nie! Z tymi wszystkimi jajkami nie ma go jak ukryć! Za późno! Odciągnę go stąd! Te jajka są do naszego super omleta i właśnie zamierzam ci je odebrać! Te kompletnie zepsute jajka? Mój psucio mat je wszystkie zaraz zepsuje, więc kiedy się porozbijają, będzie to niezły zapaszek! Co są chyba? Wkrótce już wszyscy będą musieli się schować przed jajo zapaszkiem! A ja zawładnę światem! Więc lepiej zacznij uciekać, zieloniasty! Udało się, ale będę potrzebował Gecko Śmigu, żeby się w końcu schować. Gdzie ja go zostawiłem? Gekson! Fuj, co za zapach. Musimy jakoś od niego uciec. Schowajmy się w Gecko Śmigu. Gdzie on jest? Bo chyba go nie zgubiłeś, prawda? Jasne, że nie on, tylko... Jak miło, to pijama Hershey! A może raczej pijama fujki! Podkręcę mój psucio mat! Przygotujcie się na jajpokalipsę! Przecież to tylko zapach pidża Mercy. Nie trzeba Gecko Śmigu, żeby powstrzymać Romea. Te jajka są jeszcze okropniejsze niż poprzednie. Oczywiście, mój mały koteczku. Mój psucio mat sprawia, że te jajka stają się coraz gorsze. Może lepiej schowajmy się w Gecko Śmigu. Gdzie on jest? Słuchajcie, nie jest potrzebny. Ukryjmy się. Może tutaj. Albo lepiej tu. To znaczy tutaj. Tu. Tu. Na śliskie śledź. Coś mi się wydaje, że dalej pójdę pieszo. Widzieliście, jak świetnie mi poszło? Przyglądaj się, Sovello, i może nauczysz się kilku trików. Trików? Prawie spadłeś. Tak, ale super mi na nie idzie, co? To moje latanie może naprawdę nam pomóc. Twoje latanie? Nie zapominasz, że ktoś tu już potrafi latać? No chodźcie już. Może obydwoje pomożecie latając. Ślicznie wam wyszło, ćmy. To koniec latania dla tych wszystkich beznadziejnych dzieciaków. Teraz ten księżycowy balon jest tylko mój! Wy zostańcie tu na czatach. Podlecę tam na hulajnodze i odbiorę jej ten balon. To wcale nie będzie takie proste. Spokojnie, Sovello. Zostaw to wszystko mnie. Z moim lataniem to bułka z masłem. Serio? Hej, nie kłóćcie się! Może to ja odzyskam balon dzięki Super Gecko Kamuflażowi. Kamuflaż jest super, ale nie aż tak jak moja hulajnoga. Patrzcie! Posłuchaj, Luno! Oddawaj ten balon! O, pojawił się nasz kiciuś! Chciałbyś odzyskać balonik? Bardzo proszę, możesz go sobie wziąć! Wszystko gra! Ogarniam! Wygląda na to, że koteczek sobie trochę polata. O nie! Co tak zgięło tę lampę? Tylko bądź ostrożna, to jakiś złoczyńca. Myśleliśmy,
Przenieśmy się do złoczyńca. Chciałem wam powiedzieć, że Luna kieruje się do naszej szkoły. Czemu nie użyłeś naszego komunikatora? Wiecie, myślałem, że się na coś przydam. Nigdy nie pozbędziesz się kichania, jeśli nie odpoczniesz w domu. Ja... No wiem, już wracam. Okej, to my lecimy do szkoły. Powiedz, gdy coś zobaczysz. A to znaczy, że Luna też. Ćma jest tuż obok. Powinienem im powiedzieć. Ale jeśli za nią pójdę, to może zobaczę, co kombinuje. To o wiele lepszy pomysł. Hej! Lepiej pobiegnę za tą ćmą. Zaprowadzi mnie prosto do Luny. Zaczekaj na mnie, ćmo! Zamieniłam ją właśnie w wielki lunomagnes. Drzwi są namagnetyzowane i już wkrótce dzięki temu ptakowi przyciągnę tu wszystkie skarby miasta i wszystko będzie moje! Co? Moja ptaszynka to zrobiła? Niemożliwe! Możliwe, ptasi muszczku. Ta twoja ukochana ptaszyna umieściła lunokryształy w waszej siedzibie. Teraz, gdy wszystko jest już moje, możesz ją sobie wziąć. Ale dlaczego ona mnie tak zawiodła? Może dlatego, że się o nią właściwie nie troszczyłaś. To moja wina. Gdybym ją karmiła, szkoliła i spędzała z nią czas, nie doszłoby do tego. Ptaszynko, słyszysz mnie? Przepraszam. Zwierzęta to nie tylko zabawa. Powinnam była się tobą opiekować. Naprawię to! Czas być bohaterem! Zrobię ptaszynce... Hej, patrzcie! Ptaszynka! Ptaszynko, już nigdy więcej cię nie zawiodę. Zbuduję ci gniazdo, będę cię karmić i szkolić. Zostaniemy przyjaciółkami. Hej, co to za dźwięk? Co się dzieje? Zaczynają działać! Siedziba przyciąga teraz wszystkie przedmioty! Brama długo nie wytrzyma. Jak to wszystko naraz uderzy w siedzibę, to ją zniszczy! Pijamersi, musimy temu zaradzić! Leć w bezpieczne miejsce! Chcesz pomóc? Zgoda! Lećmy! Super! Ale Geksun, dam radę! Nie wydaje mi się! Teraz nic nie powstrzyma waszej byłej siedziby. Dzięki moim lunokryształom w środku wszystko zaraz będzie moje! Zniknął ten śliski zieloniasty. Niedzielutki! Czemu nie ma was w autobusach? Wracajcie tam i zatrzymajcie Geksona! Na zbawę żmiję! Utknąłem! Tutaj jesteś! Ninjalutki, dajcie mu powalić! O-o! To chyba mój przystanek! Super Gecko Camouflage! O nie! Oni mają katapulty na przyklejacze? My też musimy takie mieć! Wcale nie, Sovello! Przecież nasza siedziba ma się czym bronić! Tak! Sovello! Może lepiej byś nam tutaj pomogła! Ale mogę też... Cześć, wątpita mega nudziarze! Przyznajcie, moja baza jest najfajniejsza. A co najlepsze, zniszczę teraz waszą siedzibę. Nie, bo mamy teraz własną wyrzutnię kocich kłębków. O-o. A masz! Ha! Pudło! Żadna z ciebie sowa. Jesteś raczej nietoperzem. Ty
tylko czekaj, aż lepiej wyceluję. Hej, Sovello! Jesteśmy w jednej drużynie! A? Tutaj jesteś, Gekson! Pozwól więc, że zabiorę cię na małą przejażdżkę. Trzymaj się, Gekson! Napędzące piórka! Ta jego forteca może też się kręcić? Problem ma kilka rozwiązań. Bieganie za Romeem nic ci nie da. Tak, musimy trzymać Romea na zewnątrz muzeum, żeby nie wszedł do środka i nie skończył tego perfidnego pudełka. Na to już za późno, wypidża fujki! Perfidne pudełko już jest skończone! Ta-dam! To wszystko dla tej małej flagi? Chyba jednak nie jest tak źle. A, pominęło najlepszą część! Patrzcie! Co się dzieje z miastem? Chyba nie chodzi wam o Romeopolis! Tylko jak ty to robisz? Ja niczego nie robię! To wszystko dzięki mojemu super perfidnemu pudełku! I odrobiny transfigu zmiennoracji! Oj, to wszystko moja wina. Ciągle próbowałem wykonywać dokładnie tę samą czynność, żeby zatrzymać Romea. Gdybym tak bardzo nie skupił się na tym jednym rozwiązaniu, to Romeo nigdy nie skończyłby tego swojego pudełka. To jest perfidne pudełko! Jeśli mnie szukacie, to będę w środku! Na moim tronie! Teraz nigdy tam nie wejdziemy. Masz rację, Codboy. Ale może jest kolejny sposób, żeby go znowu tu wyciągnąć. Czas być bohaterem!